Słowem kluczem w dzisiejszym świecie jest nieustanny niedoczas. Dlatego oczekujemy, że komputery, telefony i inne urządzenia elektroniczne będą pracować szybciej, sprawniej, wydajniej. Stąd standardem stały się procesory posiadające wiele rdzeni, co oczywiście pozytywnie wpływa na ich wydajność, gdy pracuje się na kilku programach równocześnie. Niestety, prędkość działania pojedynczego rdzenia nie rośnie tak szybko, jakbyśmy sobie tego życzyli. Więc poszczególne aplikacje, dostępne za pośrednictwem urządzenia i operujące na pojedynczym rdzeniu, wcale nie pracują sprawniej. Podobnie rzecz ma się z oprogramowaniem dostępnym online. O ile staje się modne, szybko pada ofiarą własnej popularności i zawiesza się, kiedy wielu użytkowników chce z niego równocześnie skorzystać. Jak można temu zaradzić? Pisząc lepszy, bardziej skalkowalny kod. Tworzenie kodu asynchronicznego. Znajomość sposobów synchronizacji między wątkami, umiejętność optymalizacji obliczeń przez wykorzystanie obliczeń równoległych to umiejętności wymagane w codziennej pracy, właściwie niezależnie od dziedziny biznesu, w której operuje programista. Co Cię czeka podczas naszego profesjonalnego szkolenia? W trakcie niniejszego kursu wideo nauczysz się programowania asynchronicznego. Przyjrzysz się mechanizmom pozwalającym dokonywać równoległych obliczeń na wielu wątkach i dowiesz się, jak synchronizuje się dostęp do zasobów? Co więcej, poznasz sposoby na korzystanie z wbudowanych i zoptymalizowanych kolekcji wielowątkowych. Uczestnik szkolenia Programowanie asynchroniczne i równoległe w C#, kurs wideo, poziom podstawowy, zdobędzie wiedzę i umiejętności na poziomie podstawowym. Oznacza to, że będzie w stanie samodzielnie pisać proste rozwiązania asynchroniczne i wielowątkowe i opanuje teorię dotyczącą problemów które z dużym prawdopodobieństwem napotka na swojej drodze, a tym samym znajdzie inspirację do tego, jak można je rozwiązywać.